O, a to jest, kochani Państwo, taki kominiarski sposób wchodzenia na dach, a o szczegółach zaraz opowiem. Tutaj do tego komina jest może ze 3 metry, ale jak jest taki 45 stopni blacha, daszek, to bez użycia liny niestety nie da się tam wejść, ponieważ jak jest posypany takim pyłkiem, jakieś drzewo pyli, to jest tak śliski, że zjechać można bardzo szybko. Więc ławy kominiarskie i stopnie kominiarskie trzeba instalować, bo później trzeba kombinować. Tu akurat się da, bo mały daszek, ale przy dużych dachach jest kłopot. Pozdrawiam serdecznie. Wdrapałem się po tej linie tutaj na górę. A tutaj fajna niespodzianka. Taki komin o przekroju 10 na 14 dymowy. No, moja kula prawie się w nim mieści. Więc takich kominów dymowych, kochani Państwo, nie robimy malutkich, bo będzie nam się słabo paliło. Więc jak murujemy jeszcze komin, to pilnujemy naszego kochanego murarza, żeby murował piękny, duży kanał, a nie taki malutki. Na taki mały to nawet kawki narzekają, bo nie mogą tutaj wchodzić za wygodnie i też im ciężko. Dziękuję bardzo. A samo czyszczenie komina to nieraz nie wszystko. I że nie ma ław kominiarskich, to też nie wszystko. A tutaj trzeba było jeszcze wydziobać dziureczkę w kominie, żeby założyć drzwiczki i wybrać sadzę. Więc drzwiczki w kominie są potrzebne i sadzę po czyszczeniu zawsze trzeba, kochani Państwo, wybierać. O, proszę bardzo, jaka ładna.